Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. So today we can read from Srimad Bhagavatam. This is the third canto, chapter 12, text 24. Dzisiaj będziemy czytać ze Srimad Bhagavatam, trzecia pieśń, rozdział 12, tekst 24. Pulaho, pulaho, abhite, vite, yagye, yagye, pulashtyaha, pulashtyaha, karnayo, karnayo, rishihi, rishihi, angira, angira, mukato, mukato, akshno, akshno, atrir, atrir, marichir, marichir, manaso, manaso, abhavat, abhavat, Pulahonabhite yagye, Pulahonabhite yagye, Pulashtya karnayor rishihi, Pulashtya karnayor rishihi, Angira mukato kshnotrir, Angira mukato kshnotrir, Marichir manaso bhavar, Marichir manaso bhavar, Pulahonabhito yagye, Pulahonabhito yagye, Pulashtya karnayor rishihi, Pulashtya karnayor rishihi, Angira mukato kshnotrir, Angira mukato kshnotrir, Marichir manaso bhava, Marichir manaso bhava, Pulaho nabito jagye, Pulaho nabito jagye, Pulashtya karnayor rishihi, Pulashtya karnayor rishihi, Angira muktayo kshnotrir, Angira mukato kshnotrir, Marichir manaso bhavat, Marichir manaso bhavat, Pulaho nabito jagye, Pulaho nabito jagye, Pulashtya karnayor rishihi, Pulashtya karnayor rishihi, Angira mukato kshnotrir, Angira mukato kshnotrir, Marichir manaso bhavat, Marichir manaso bhavat. Ladies. Pulaho nabhito jagye. Pulashtya karnayor rishihi. Angira mukato kshnotrir. Marichir manaso bhavat. Pulaha. Pulaha. The sage Pulaha. Mędrzec Pulaha. Nabita. Nabita. From the navel. From the navel. Z pępka. Yagye. Yagye. Generated. Generated. Powstał. Pulashtyaha. Pulashtyaha. The sage Pulashtya. Sage Pulashtya. Mędrzec Pulashtya. Karnayoho. Karnayoho. From the ears. From the ears. Z uszu. Rishihi, Rishihi, great sage, great sage, wielki mędrzec. Angiraha, Angiraha, sage Angira, sage Angira, mędrzec Angira. Mukataha, Mukataha, from the mouth, from the mouth, sust. Akshnaha, Akshnaha, from the eyes, from the eyes, sachu. Atri, Atri, the sage Atri. Mędrzec Atri. Marichihi. Marichihi. Sage Marich. Mędrzec Marichi. Manasaha. Manasaha. From the mind. From the mind. Sumesu. Abhavat. Abhavat. Appeared. Appeared. Pojawił się. Translation. Pulashtya was generated from the ears. Angira from the mouth. Atri from the eyes, Marij from the mind and Pulaha from the navel of Brahma. Tłumaczenie. Pulashtya powstał z uszu Brahmy, Angira z jego ust, Atri z oczu, Marichi z umysłu, a Pulaha z pępka.
So as there is no purport, I will read the next shloka. Ponieważ nie ma znaczenia, to przeczytam następną szlokę. Text 25. Dharma stana dakshinato yatra narayana svayam adharma prishtato yasman mrityuloka bhayankaraha. Translation. Religion was manifested from the breast of Brahma, wherein is stated the Supreme Personality of Godhead Narayan, and irreligion appeared from his back, where horrible death takes place for the living entity. Text 25. Tłumaczenie. Religia pojawiła się z piersi Brahmy, w której usytuowany jest najwyższa osoba Boga, Narayana. Niereligijność zaś pojawiła się z jego pleców, gdzie jest miejsce straszliwej dla żywej istoty śmierci. Prabhupada Vaishnava Prabhupada. That religion was manifested from the place where the personality of Godhead is personally situated is very significant because religion means devotional service to the personality of Godhead, as confirmed in Bhagavad Gita as well as the Bhagavatam. Znaczące jest to, że religia zamanifestowała się z miejsca, gdzie osobiście obecny jest osoba Boga. Jest to znaczące, gdyż religia oznacza służbę oddania dla osoby Boga, co potwierdza zarówno Bhagavad Gita, jak i Bhagavatam. In Bhagavad Gita, the last instruction is to give up all other engagements in the name of religion and take shelter of the personality of Godhead. Ostatnia instrukcja Bhagavad Gita brzmi: porzuć wszelkie inne zaangażowania pełnione w imię religii i przyjmij schronienie osoby Boga. Srimad Bhagavatam also confirms that the highest perfection of religion is that which leads to the devotional service of the Lord, unmotivated and unhampered by material impediments. Srimad Bhagavatam również potwierdza, że najwyższą doskonałością religii jest to, co prowadzi nas do niemotywowanej i nieskrępowanej materialnymi przeszkodami służby oddania dla Pana. Religion in its perfect form is the devotional service of the Lord, and irreligion is just the opposite. W swojej doskonałej formie religia jest służbą oddania wykonywaną dla Pana, zaś niereligijność jest wręcz czymś przeciwnym. The heart is the most important part of the body, whereas the back is the most neglected part. Najważniejszą częścią ciała jest serce, natomiast plecy są częścią najbardziej lekceważoną. When one is attacked by an enemy, one is apt to endure attacks from the back and protect himself carefully from all attacks on the chest. Kiedy kogoś atakuje wróg, jest on skłonny znosić ataki od tyłu i uważnie chronić się od wszelkich ataków od przodu. All types of irreligion spring from the back of Brahma, whereas real religion, the devotional service of the Lord, is generated from the chest, the seat of Narayana. Wszystkie rodzaje bezbożności pojawiają się na plecach Brahmy, natomiast prawdziwa religia, służba oddania dla Pana, ukazuje się z jego piersi, gdzie przebywa Narayana. Anything which does not lead to the devotional service of the Lord is irreligion, and anything which leads to the devotional service of the Lord is called religion. Bezbożnością jest wszystko, co nie prowadzi do służby oddania dla Pana, a wszystko, co do niej prowadzi, jest religią. No, Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Namne Namaste Saraswati Devam Gauravani Pracharya Nirvishesha Shunyavadi Pushkati Vidata. Religion was manifested from the breast of Brahma, wherein is seated the Supreme Personality of Godhead Narayan, and irreligion appeared from his back, where the horrible death take place for the living entity. Religia pojawiła się z piersi Brahmy, w której usytuowany jest najwyższa osoba Boga, Narayana. Niereligijność zaś pojawiła się z jego pleców, gdzie jest miejsce straszliwej dla żywej istoty śmierci. We can see here the description of the creation of the secondary creator, the Brahma, everything is personal. Z tych opisów wtórnego stworzenia przez Pana Brahmę widzimy, że wszystko jest osobowe. This is the basic understanding which is so much lacking in the world of today. Jest to podstawowe zrozumienie, którego w dzisiejszym świecie tak brakuje. Everything is created by a person, supreme person. Wszystko stworzone jest przez osobę, najwyższą osobę. Once one forgets that, then all the path is open to all kinds of sinful behavior. I gdy ktoś o tym zapomnie, to otwiera się droga do wszelkiego rodzaju grzesznego zachowania. And as usual, Srila Prabhupada is not wasting time.
I jak zwykle Shlapaupada nie traci czasu. He goes straight to the essence. Dochodzi prosto do esencji. This is what made Prabhupada sometimes socially quite unpleasant to be with. I to sprawiało, że czasem Shlapaupada był tak nieprzyjemny do przebywania w towarzystwie. Especially when encountering even very intricate mental speculators and all kinds of intellectuals. Zwłaszcza gdy miał do czynienia z wszelkiego rodzaju intelektualistami mentalnymi czy różnymi spekulantami. These people end up being quite frustrated. Czy ludzie ostatecznie byli sfrustrowani po spotkaniu u Shlapaupada? Swamiji, I think, in my opinion, I came to Prabhupada. In the microphone, you can hear him. Ten spekulant mówi, tak w mojej opinii jestem przekonany, głęboko nad tym myśląc, i Shlapaupada tak prosto do mikrofonu. It's very impolite not to allow somebody to finish his sentence. You know? To jest bardzo niegrzeczne, by nie pozwolić komuś dokończyć zdania. But Prabhupada was very fast. Ale Shlapaupada był bardzo szybki. And what came? I jaki był tego rezultat? Quote. Śloka. Śloka. Śastra. Śastra. And already in the very early days. Czy też takich na samym początku luku. Can hear the first recordings of Prabhupada's lectures. They're very long. Gdy słuchamy nagrań pierwszych wykładów Shlapaupada, to są one bardzo długie. Prabhupada didn't keep this 45 minutes, you know, timing like that. He was speaking for a long stretch of time. Shlapaupada nie trzymał się 45-minutowego przedziału czasowego. Mówił przez bardzo długo. The public was just a kind of well-sized yoga practicing ladies. I słuchaczami były takie bardzo dobrze zbudowane kobiety praktykujące jogę. Who came actually to practice yoga in a yoga studio. Które przybyły praktykować jogę w tym studiu jogi. And then there was some, maybe some hippie in between. I między nimi może byli jacyś hippisi. Prabhupada goes, ladies and gentlemen. Ale Shlapaupada mówił, panie i panowie. And it's beautiful, scholarly, but very well and very elaborate presentation of Vedic scriptures. I tak prezentował pisma wedyjskie w taki piękny i rozbudowany sposób. But Prabhupada comes quickly to the point, surrender to Krishna. Ale Shlapaupada szybko dochodzi do punktu, po porządku się Krishnie. And that created some uneasy feeling in the audience. You can feel it on the recording. I tak czuć w nagraniu, że to nie było komfortowe dla słuchaczy. Prabhupada was very audience conscious. Shlapaupada był bardzo świadomy swoich słuchaczy. So he was going, ladies and gentlemen. Więc on mówił, panie i panowie. Please understand. Proszę zrozumcie. I am not criticizing. Nie krytykuję. I am analyzing. Analizuję. It's a very essential sentence. I recorded quite carefully. To jest takie bardzo pełne esencji zdanie, które często zauważałem. In a humble spirit, in an analytical spirit, you can say very heavy things when you are backed up by Shastra. Gdy popierają cię Shastry, tak analizując, możesz mówić bardzo ciężkie rzeczy. Shastra is saying very heavy things. Shastry mówią bardzo ciężkie rzeczy. Defining the population of being a population of camels and asses and animals. It's insults when you tell people such a thing. Ludzkość określa mianem psów, świn, wielbłądów i osłów. To jest bardzo obraźliwe, gdy ludzie tak się nazywa. Was maybe Vyasadev upset or agitated? Czy może Vyasadev był niezadowolony, zaagitowany? You cats, you dogs, you asses. Wy psy, wy świnie, wy wielbłądy, wy osły. For sure not. Z pewnością byliśmy. It's a scientific analysis of the consciousness. Jest to taka naukowa analiza świadomości. If you have a consciousness of a pig, then you are a pig. Jeśli masz świadomość świni, to jesteś świnią. And if you have a consciousness of an ass, then you are an ass. A jeśli masz świadomość osła, to jesteś osłem. Prabhupada didn't hesitate to use the expression two-legged animals. Shlapaupada nie obawia się używać stwierdzenia dwunożne zwierzęta. And then he explained. I wyjaśniał. Eating, sleeping, mating and defending, that's all. Jedzenie, spanie, obrona i łączenie się w pary. To you wszystko. Something more to present? Czy macie coś innego, co moglibyście przedstawić? No, we are researching, we are scientists. Nie, my poszukujemy, jesteśmy naukowcami. But what is your aim? Ale jaki jest wasz cel? Sophisticated, eating, sleeping, mating, defending, that's all.
wyszukane jedzenie, spanie, obrona i łączenie się w pary. To wszystko. But we are flying to other planets. Ale my lecimy na inne planety. Prophet, to do what? By co robić? Eating, sleeping, mating, depending. Jest spać, łączyć się w pary i bronić. Just exporting the same program. Kontynuujecie ten sam program. We have a democracy. Mamy demokrację. Voting about what? Ale głosujecie za czym? Eating, sleeping, mating and defending. Jedzeniem, spaniem, łączeniem się w pary i obroną. It's the same party program, whatever party it is. Jakakolwiek partia jest u władzy, każda ma taki sam program. Vote for us, we will give you better eating, sleeping, mating. Głosuj na nas, damy wam lepsze jedzenie, spanie, łączenie się w pary i obronę. The communistic version, the capitalistic version, the socialistic version. Mamy komunistyczną wersję, kapitalistyczną wersję, socjalistyczną wersję. And people go, yeah, they will satisfy our senses more, let's vote for them. I ludzie mówią, tak, oni bardziej zadowolą nasze zmysły, głosujmy na nich. But that's the animals do too. Ale to samo robią zwierzęta. They are more hierarchical. Tam jest większa hierarchia. More disciplined. Większa dyscyplina. But they flock together too. Ale też trzymają się razem. To prevent danger. By chronić się przed niebezpieczeństwem. You know, the flock consciousness. Jest to taka świadomość stada. So many different societies. To jest we wszystkich społeczeństwach. At the bird society, they are flying together. Yeah, here we are, the crows. Always together. Tak w społeczeństwie ptaków. One wszystkie latają razem, na przykład kruki, zawsze są w grupie. Let's come, look at this beautiful heap of garbage. Chodźmy tu, zobaczmy tą piękną górę śmieci. And they collect the garbage, they go kra, kra, kra. Very good here, it's very nice discussion. I gdy są na tej górze, to tak krakają i jest to wspaniała dyskusja. And they, but you know, they are, we are sometimes using these examples, but actually it's quite offensive. My czasem używamy takich przykładów, ale tak naprawdę jest to dosyć obraźliwe. I mean to the animals. Dla zwierząt. Because when you consider, animals are quite regulated. Dlatego, że jeśli przyjrzymy się, to zwierzęta są całkiem uregulowane. As one big biologist said, the most ferocious, unpredictable and dangerous beast on this planet is the human. Ale tak jak jeden biolog powiedział, czy zoolog, że najbardziej takim straszliwym, niebezpiecznym i nieprzewidywalnym zwierzęciem na tej planecie jest ludzka istota. It can eat almost anything. Je prawie wszystko. Animals have a very specific diet. Zwierzęta mają bardzo ścisłą dietę. It can have sex like almost all the time. Mogą mieć seks praktycznie zawsze. The animals which are practically brahmacharis, you know. Zwierzęta są praktycznie brahmacharinami. Very regulated. Bardzo uregulowane. They fly there in the sky. They don't care for the female. But once a year they come together, okay. Latają sobie po niebie, nie interesują się samiczkami, tylko raz w roku schodzą się. But humans, they are all the time. Ale ludzie przez cały czas są tacy. Where is it? Gdzie to jest? Proszę więcej. Always agitating others and themselves. Zawsze agitują innych. Agitują innych i sami są zagitowani. Animals are very terrible. People go in zoo and they go to look at animals and they feel so peaceful. Look, there are bears here. There is monkeys here. Ludzie chodzą do zoo, obserwując zwierzęta i te zwierzęta są bardzo spokojne. Proszę, spójrzcie, tu są niedźwiedzie, tutaj są małpy. When you come in a place that is written monkeys, so you get monkeys. Gdy przychodzisz w jakieś określone miejsce, gdzie pisze małpy, to tam są małpy. The bears are not trying to imitate monkeys. Niedźwiedzie nie próbują imitować małp. And the monkeys don't imitate bears. I małpy nie imitują niedźwiedzi. They are what they are. Są, they're very honest. Są bardzo uczciwe. Monkey, you know what you get. Gdy przychodzisz do małp, to wiesz, czego możesz się spodziewać. U niedźwiedzi tak samo. With human, you never know what you get. Ale w przypadku ludzi nie wiesz, czego możesz się spodziewać. I'm a big intellectual. Jestem wielkim intelektualistą. No, he's stupid. No, on jest głupi. Just nice words. Actually, he's stupid. Mówi jedynie jakieś ładne słowa, ale tak naprawdę to jest głupi. Hypocrisy and pretense on every step you go. Gdziekolwiek się nie udamy, widzimy hipokryzję i udawanie.
If I would get more in detail, even here, I think somebody would get insulted nowadays. Gdybym tak zagłębił się w szczegóły, to myślę, że nawet tutaj ktoś by się mógł obrazić. But the population of hypocrites in Kali Yuga is just immense. Ta populacja hipokrytów w Kali Yudze jest nieograniczona. The hell is not big enough to put them in. Piekło nie jest wystarczająco duże, by ich wszystkich zmieścić. Everybody pretending, I'm this and I'm that. Każdy udaje, jestem tym, jestem tamtym. Then comes the spiritual dimension. I przychodzą duchowe osoby. Oh. There's no better place to cheat, like in the name of spiritual life. Nie ma lepszego miejsca do oszukiwania niż w imię duchowości. In the material world, when you cheat, you promise something, it becomes sometimes evident you don't have it or you cannot give it. W materialnym świecie, gdy chcesz oszukać, to staje się oczywiste, że tego nie dostajesz, czy tego w ogóle nie masz, żeby dać. But in the spiritual or pseudo-spiritual world, you can always say, wait. Ale w tym duchowym, takim pseudoduchowym świecie, to zawsze możesz powiedzieć, poczekaj, to przyjdzie. That's what the atheists are always screaming about. You are selling something I cannot even see. To jest właśnie zarzut ateistów. Oni mówią, sprzedajecie coś, czego nawet nie mogę zobaczyć. And believe me, you are taking money. I uwierzcie mi, to something you cannot see. Ci duchowi ludzie przyjmują pieniądze za coś, czego nie widać. Believe. Za coś, w co musisz jedynie wierzyć. Like some, you tell somebody, just chant this mantra, you will get a car. Tak jak powiedział komuś, intonuj tą mantrę i dostaniesz samochód. So after a while he comes and goes, I was chanting this mantra, where is the car? I po pewnym czasie on przychodzi, mówi, intonowałem tą mantrę, więc gdzie jest samochód? You can say it's there, but you don't have the right senses to see it. I wtedy ta osoba mówi, on tu jest, ale ty nie masz jeszcze odpowiednich zmysłów, by to zobaczyć. So then, okay, then give me the senses. Dobrze, daj mi te zmysły. Keep on chanting. Kontynuuj intonowanie. It's coming. Przyjdzie. Yeah, but the other one, he was believing a whole life this and he died, there was nothing. Ale ta druga osoba wierzyła całe swoje życie i nic nie dostała. He said, this is beyond death. I wtedy ta osoba mówi, ale to jest ponad śmiercią. Just keep on paying. Po prostu kontynuuj płacenie. Your sins will be forgiven. I twoje grzechy będą ci wybaczone. And my bank account will be full. I moje konto bankowe będzie pełne. Simple logic. Prosta logika. They say, when the devotee even told me, the biggest business in India is to become a guru. Jeden bhakta mi nawet powiedział, że najlepszym interesem w Indiach jest zostanie guru. What a sinful activity that is. Jaką to jest grzeszną czynnością? And I saw these pictures of this, you know, this in India, you know. Young guys, he's 30 years old, and he goes, you know, and then just collecting money like anything. And yes. Indians giving. Ja sam to widziałem. Młody człowiek, ma może 30 lat, siedzi tak sobie, przyjmuje pieniądze i ludzie mu dają. Prabhupada said this was happening in his time. To miało miejsce także w czasach Śla Prabhupada. Don't think Prabhupada was the alone coming from India. Nie myślę, że Śla Prabhupada był jedyną osobą, która przyleciała z Indii. Stupid westerners. Good. Oni potrafili zrozumieć, że ci ludzie tu na zachodzie są głupi i to bardzo dobrze dla nas. And what do you do when you want to cheat a person? Więc co robisz, gdy chcesz kogoś oszukać? You tell the person what he wants to hear. Mówisz tej osobie to, co ona chce usłyszeć. Love, peace. Miłość, pokój. Peaceful sense gratification. Spokojne zadowolenie zmysłów. To jest hippies were excited. Hippiesi byli tym podekscytowani. There were so many gurus. Było tak wielu gurów. New York was full of gurus. Nowy Jork był pełen guru. Prabhupada said, the biggest export from article from India is rice and gurus. Śla Prabhupada mówił, że przedmiotem, który jest najbardziej eksportowany z Indii, to ryż i guru. And Prabhupada was attacking. I Śla Prabhupada atakował. Very heavy attacking. Bardzo mocno atakował. Because when you cheat with rice, you sell people rotten rice, not good. Gdy oszukujesz z ryżem, sprzedając ludziom zgniły ryż, to nie jest dobre. But when you sell people rotten pseudo-philosophy, that's very, very damaging. Ale gdy sprzedajesz ludziom zgniłą pseudo-filozofię, jest to bardzo niszczące. Opposite, you can write your own book. Szlatan Pat mówił, można napisać swoją książkę. You can preach whatever you want. Możesz nauczać, czego chcesz. To jest wolny świat. Możesz to robić. But don't touch Bhagavad Gita and don't touch Krishna's words. Ale nie dotykaj Bhagavad Gita i nie dotykaj słów Krishna. How would you feel when somebody says, oh, he said, or she said, and present some new things you never said. Jakby ktoś mówił, że on powiedział, że ty powiedziałeś,
I tam cytuję niby ciebie, ale to jest coś, co ty nigdy nie mówiłeś. It's very insulting. Jest to bardzo obraźliwe. Someone is using your name to make money on and not giving you even any credit. On używa twojego imienia, by zarabiać pieniądze i nic ci nie daje. The Prabhupada was very upset about this. Więc Prabhupada był z tego bardzo niezadowolony, był wściekły. He said, Prabhupada, there is this love and peace conference. So many big gurus are coming, so many spiritual dignitaries, please come also. Ktoś kiedyś zapraszał Śla Prabhupada. Śla Prabhupada będzie jakaś taka wielka konferencja, na którą przyjedzie tak wielu guru, tak wiele duchowych osób. Proszę również tam przyjedź. They are all cheaters. Śla Prabhupada mówił, to są wszystko oszuści. No, Prabhupada, you don't understand. There is this, before they could spell the name, they said he's a cheater too. I ta osoba mówiła, nie, Śla Prabhupada, ty nie rozumiesz, tam będzie. I zanim jeszcze powiedział imię tej osoby, to Śla Prabhupada powiedział, to także oszust. But he is also that big, Prabhupada, he's the biggest cheater. Ale tam będzie ten największy, to jest największy oszust. He didn't even listen the name. On nawet nie słuchał imienia. Because if you don't present Krishna, your preaching is not heading for undiluted or unconditional devotional service, then it's considered here irreligion. Jeśli w swoim nauczaniu nie prezentujesz wolnych uwarunkowań służby oddania, to twoje nauczanie jest jedynie oszustwem. So we are all products, our bodies are products of Brahma's personal inspiration. Więc ciała nas wszystkich są produktami inspiracji Brahmy. As we know, in the beginning of the creation, Brahma, the first being, he didn't know anything. Wiemy, na początku stworzenia Brahma, pierwsza stworzona istota, nie wiedział nic. Pojawił się na kwiacie lotosu. I nawet nie wiedział, skąd on się pojawił. So he climbed down the stem of the lotus flower. Więc tak zaczął schodzić. To found the origin. Zaczął schodzić po łodyżce tego kwiatu lotosu, by znaleźć jej źródło. What he found was just a huge sea. Couldn't see the shore even. I to, co widział, to jedynie ogromne morze. Nie widział nawet brzegu. That was actually a little drop in the navel of Vishnu. A tak naprawdę, to była jedynie mała kropelka w pępku Vishnu. So he climbed up again, and then he heard in the darkness this word, Tapa. Więc wspiął się z powrotem na górę i z ciemności usłyszał to słowo Tapa. Austerity. Wyrzeczenie. That means control of the senses. To znaczy kontrola zmysłu, kontrola umysłu. And then from within, the knowledge was revealed to him. I z wewnątrz została mu wyjawiona wiedza. In the beginning he wasn't so concentrated. Na początku nie był tak skoncentrowany. So when he started to create, first upon very strange beings were created. Więc gdy zaczął stwarzać, to na początku pojawiały się bardzo dziwne istoty. I'm not going to go in detail because it's very politically incorrect in today. Nie będę wchodził w szczegóły, dlatego że w dzisiejszych czasach jest to bardzo niepoprawne politycznie. Even amongst devotees some people may get upset. Nawet wśród baktów niektórzy ludzie mogą być tacy niezadowoleni. No. It's described in Bhagavatam, you can read for yourself. Nie. To jest opisane w Bhagavatam i sami możecie przeczytać. Brahma was disgusted about his creation. Brahma był zdegustowany swoim stworzeniem. So disgusted, he gave up his body and took another one, he can do that. Tak zdegustowany, że porzucił swoje ciało i przyjął następne. On może to robić. So he was... You can read the details and you get some picture. Szczegóły możecie poczytać i będziecie mieli obraz. Then he was more concentrated. And then he started the whole thing. Później bardziej się skupił i zaczął to całe stworzenie. A creational act which is totally unknown to the scientists of today. Jest to opis stworzenia zupełnie nieznany dzisiejszym naukowcom. Who always comes with this. I remember when Darwin came up first with his monkey theory, people were just laughing. Pamiętam, gdy na początku pojawił się Darwin ze swoją teorią małpy, to ludzie się po prostu śmiali. There was a caricature of Darwin with his face hanging on a tree like a monkey eating banana. Była taka karykatura małpy z twarzą Darwina, która trzymając się za rękę wisiała na drzewie i jadła banana. Prabhupada also became quite humorous about this stupidity. I Śla Prabhupada także naśmiewał się z tej głupoty. He said, well, somebody was very determined presenting this kind of idiotism.
ktoś był bardzo zdeterminowany, prezentując tego rodzaju idiotyzm. Flatopat mówił, może masz rację, może ty pochodzisz od małpy, ale nie ja. It's quite insulting, actually. To jest całkiem obraźliwe. So we know Bhagavatam presents a very different picture. Więc widzimy, że Bhagavatam przedstawia całkowicie odmienny obraz. So even the quality, like religion, which is just acquired, it was manifested from Brahma in a very personal way. Także nawet takie cechy jak religijność przejawiły się z Brahmy w bardzo osobowy sposób. As we will find description of the universal form of the Lord, how all the varnas and everybody was manifested from the parts of his body. I w innym miejscu przeczytamy opisy, jak różne warny pojawiały się z różnych części ciała Pana. And we can see it in our daily life. I wszystko to widzimy tak na żywo. A person comes from a person. Osoba pochodzi z osoby. Baby comes from a mother. Dziecko pochodzi z matki. And the mother came also from a person. A matka również wzięła się od innej osoby. And then mother came from another mother. I ta matka pojawiła się od swojej matki. And then they say, in the beginning there was nothing. A oni mówią, na początku nie było nic. And when something happened, it happened by chance. I gdy coś się stało, to się stało przez przypadek. Prabhupada was immediately in war. Prabhupada natychmiast tak był w stanie by chance I give you a slap in the face. No powiedział, tak przez przypadek dam ci policzek. Oh, you slap me. O, uderzyłeś mnie. No, it was just a chance. To jedynie przypadek. My hand by chance went just bam. Moja ręka jedynie przez przypadek zrobiła to. How could the hand do that? Jak ręka mogła to zrobić? So a chance. Przypadek. And now I kick you. I teraz cię kopnę. Look, my left foot goes exactly by chance direction your rear end. Zobacz, moja lewa noga zupełnie przez przypadek idzie w kierunku twojego tyłka. Hey, no, it's nonsense. You cannot go in a court and tell to the judge, sorry, I killed him, it was by chance. Wszyscy wiedzą, że to jest nonsens. Nie można w sądzie powiedzieć sędziemu, że przepraszam, że go zabiłem, ale to było przez przypadek. This is interesting by demons, you know, when it comes to paying taxes or doing something which they benefit from, there is no chance. To jest interesujące z punktu widzenia demonów, gdy trzeba zapłacić podatki albo zrobić coś, co im przynosi korzyść, to nie ma przypadku. I cannot tell them by chance, sometimes I pay taxes, sometimes not. Nie możesz powiedzieć, że przez przypadek czasem płacę podatki, a przez przypadek czasem they become very serious. There's no chance, you pay now. Oni będą bardzo poważni i powiedzą, nie ma przypadku, płać teraz. But when the life come from, oh, by chance. Ale skąd bierze się życie? O, z przypadku. Where the nature here, how it's functioning, oh, by chance. Jak ta przyroda funkcjonuje? O, z przypadku. But your taxes are not coming by chance. Ale twoje podatki nie biorą się z przypadku. You pay here. Płacisz tu. Exactly, and that date. Dokładnie, i do tego dnia musisz zapłacić. It's getting very personal. Jest to bardzo osobiste. You know? So this is hypocritical in all way. Więc jest to hipokryzja na każdym poziomie. So everything is personal. Wszystko jest osobiste. Everything we sit on, we touch, we use has an origin in a person. Wszystko, na czym siedzimy, czego dotykamy, z czym mamy do czynienia, ma swoje źródło w osobie. You know how much brain it took to develop such a gizmo like a microphone? Wiecie, ile inteligencji wymagało stworzenie takiego urządzenia jak ten mikrofon? And that's just a very primitive machine. A to jest bardzo prosta maszyna. Which somewhat reflects the sound. Która w jakiś sposób odbija ten dźwięk. Where did the sound came from? Ale skąd dźwięk pochodzi? How can I vibrate the sound at all? Jak w ogóle jestem w stanie wibrować dźwięk? How is it possible I can say something at all? Jak to jest możliwe, że w ogóle mogę coś powiedzieć? How is it possible I get an idea to say something? Jak to skąd się biorą te moje pomysły, żeby coś powiedzieć? Yeah, the people say, he learned something. Oni na ogół odpowiadają, nauczyłeś się czegoś. Who gave me the ability to learn something? Ale kto da mi tą możliwość, bym się mógł czegoś nauczyć? Some people, they learn a whole life, they don't understand one thing. Niektórzy ludzie uczą się całe życie i nie są w stanie zrozumieć nawet jednej rzeczy. The whole educational system is full of this kind of people. Cały system edukacji jest pełen tego rodzaju ludzi. They go, and then they don't even understand how to apply that knowledge. Ale oni nawet nie wiedzą, jak zastosować tą wiedzę. You know, it's like you make whole life driving license, but you were never sitting in a car. Tak jak ktoś całe życie robił prawo jazdy, ale nigdy nie usiadł w samochodzie.
That's usually you realize when people start to drive a car. Well, that's another thing. I gdy ludzie zaczynają prowadzić samochód, to już jest zupełnie inna rzecz. There is theory and then is practice. Jest teoria i jest też praktyka. Krishna consciousness is the same. Świadomość Kryszny jest taka sama. Now we are sitting here. Ale teraz my tu siedzimy. We are just talking. I can talk day and night, you know that. My tak mówimy. Ja mogę mówić dzień i noc, wiecie o tym. I'm famous for that. Jestem znany z tego. In Russia once I gave a lecture, it started 8 o'clock in the morning and it ended up 8 o'clock in the evening. W Rosji kiedyś to miałem wykład, zaczął się o 8 rano, a skończył o 8 wieczoru. Russians are very good for that. Rosjanie są bardzo dobrzy do tego. I asked them if somebody has to eat something or go to the toilet. They were going, niet, spasibo, spasibo. I gdy zapytałem, czy ktoś chce coś zjeść, czy ktoś chce pójść do toalety, oni mówili, niet, spasibo, spasibo. They're incredible. To było niewiarygodne. I said, okay, it's fine with me, I can go like this day and night. Ja mówię, jeśli chodzi o mnie, to jest w porządku, ja mogę tak kontynuować dzień i noc. There is so much to say from Prabhupada. Tak wiele można powiedzieć z tego, co powiedział Śrila Prabhupada. Prabhupada said something so essential. Śrila Prabhupada powiedział coś tak zasadniczego. And when you elaborate on the effects he said, i gdy rozwiniesz efekty tego, co on powiedział, endless. To można rozwijać bez końca. Prabhupada gave the sutra. Śrila Prabhupada dał sutrę. And then you apply that to your environment, it's endless. I gdy stosuje się ją w środowisku, to nie ma końca. To see the world with the eyes of Śrila Prabhupada is really exciting. Widzenie świata oczami Śrila Prabhupada jest naprawdę ekscytujące. When we see it with our eyes, gdy widzimy to naszymi oczyma, that's quite boring. To jest całkiem nudne. It's just eating, sleeping, mating, depending. To jest jedynie jedzenie, spanie, łączenie się w parę. Can I eat it? Czy mogę to jeść? Is it nice place to sleep here? Czy jest to dobre miejsce, by spać? Can I have sex with it? Czy mogę mieć z tym seks? That's basically it. I to zasadniczo wszystko. Then you look out there and go, can I eat it? No. Okay. Wychodzisz, czy mogę to zjeść, czy nie? Okay. You know. Can I have sex with it? Nah. Czy mogę mieć z tym seks? Nie. Nah. It's the vision you are training. Everybody is so superficial. Tak jesteśmy wyszkoleni. Każdy jest taki powierzchowny. But when you see things with eyes of Śrila Prabhupada, ale gdy widzisz rzeczy oczami Śrila Prabhupada, everything becomes very exciting. To wszystko staje się bardzo ekscytujące. Prabhupada could take a rose. Śrila Prabhupada mógł wziąć różę. And he said, who can do this? I powiedział, zapytał, kto może to zrobić? Can produce such a thing? Can any scientist produce a rose? Czy jakiś naukowiec jest w stanie stworzyć różę? Can any artist really depict a rose? Czy jakiś artysta może tak naprawdę przedstawić różę? Somebody say, I know an artist, he can paint a rose, you can practically touch it. Ktoś powiedział, że znam artystę, który jest w stanie namalować taką różę, że praktycznie możesz ją dotknąć. Yeah, but it doesn't smell. Tak, ale ona nie ma zapachu. There is something which is never, that's the reason why I stop being artist. Są pewne rzeczy, których nie da się oddać, także dlatego przestałem być artystą. From one day to the other I just stopped. Tak z dnia na dzień po prostu porzuciłem to. I will just be my whole life just an imitator of something which is already created. Stwierdziłem, że przez całe życie będę jedynie imitował coś, co już jest stworzone. So let's glorify the creator. Także wychwalajmy Stwórcę. That's the real interesting part. To jest tak naprawdę interesująca część. And like I give you the idea in art, they are struggling to paint the sky. Tak artyści ciężko się zmagają, by namalować niebo. Whenever you paint in the most beautiful way, it always looks like wallpaper. It's just Jakkolwiek byś się nie starał to pięknie namalować, to zawsze to wyjdzie jak tapeta, będzie po prostu dwuwymiarowe. Because there is not the three dimension, there is not the sky, the ether, the akash. I cannot go in there. Nie ma trzech wymiarów, nie ma w tym eteru, nie ma akash, nie można w to wejść. But that you can experience in Krishna consciousness. Ale to można doświadczyć w świadomości Krishna. I know from one my good brothers who was Prabhupada's secretary. Znam jednego mojego brata duchowego, który był sekretarzem Śrila Prabhupada. You may know him too. Wy również możecie go znać. He was recording always what Prabhupada was playing. He was recording man. Zawsze nagrywał to, co Śrila Prabhupada grał. So one Prabhupada called him. He said, I will play some bhajan, bring a tape recorder. I Śrila Prabhupada kiedyś chciał coś nagrywać, zawołał go, mówił, przynieś swój magnetofon, żeby nagrać. So Prabhupada played harmonium, chanted.
Szlatoupady grał na harmonium i intonował. Prabhupada was not very attentive to perfect melody. Szlatoupad nie kładł takiego nacisku na doskonałą melodię. Spontaneous. It's a prayer. Był spontaniczny. Extremely personal. To jest modlitwa, niesłychanie osobista. One critic in Czech, he wrote actually a music critic. He wrote a meditation about Prabhupada's music. Jeden taki krytyk muzyczny z Czechosłowacji napisał taką ocenę muzyki Szlatoupada. He said, if you hear this old man singing, i napisał, jeśli słyszycie, jak ten stary człowiek śpiewa, you will realize he's old. To zdacie sobie sprawę, że jest stary. The instruments he is playing are quite basic. Instrumenty, na których gra, są takie całkiem prymitywne. You will not understand one word. On nie rozumiał ani jednego słowa. Just forget the lyrics. You will not understand what he is singing. Także zapomnijcie o słowach. Zupełnie nie zrozumiecie tego, co on śpiewa. But sometimes the beat he is not really that much paying attention to. I jeśli chodzi o rytm, też czasem nie przykłada do niego wielkiego znaczenia. But when you hear this music, ale gdy słyszysz tą muzykę, your life will change and will never be the same. To twoje życie się zmieni i nigdy nie będzie już takie same. He got the point. Tak on zrozumiał, o co w tym chodzi. So Prabhupada, I was actually present when Prabhupada was recording. That was in Germany, 1974. Ja byłem wtedy obecny, jak Szlatoupad to nagrywał. To było w Niemczech w 1974 roku. They built a studio for Prabhupada. My zbudowaliśmy studio dla Szlatoupada. So why this movement is full of musicians, you know? W jaki sposób ten ruch jest pełen muzyków? In my generation, if you didn't have carry guitar publicly, then you were no human being. W moich czasach, gdy nie nosiłeś tak publicznie gitary, to nie byłeś człowiekiem. I had a friend who was carrying electric bass guitar. Ja miałem przyjaciela, który cały czas ze sobą nosił elektryczną gitarę basową. He couldn't even play it. Nie umiał nawet na niej grać. Ask him, why are you dragging this thing around? Ja go zapytałem, dlaczego to ciągle ze sobą ciągasz? He said, the girls love it. Ja powiedział, tak, dziewczyny to lubią. So that was the culture I come from. Więc z takiej kultury się wywodzę. So when such a people join, they always music, where's the music? Więc gdy tacy ludzie się przyłączają, to są zainteresowani jedynie muzyką. We are quite gifted musicians, for sure. Z pewnością mamy całkiem sporo takich naprawdę utalentowanych muzyków. This music, this movement is spread by sound. Ten ruch rozszerzył się dzięki dźwiękowi. There was no books in the beginning. Na początku nie było książek. Just Harina. Jedynie Haridan. Prabhupada singing. I zaczęło się to od Szlatoupada. Everybody brought all kinds of music instrument. I ludzie przynosili ze sobą wszelkiego rodzaju instrumenty muzyczne. The early kirtans were incredible. There was piano in a corner. There was a whole front part missing and there was somebody on it. Te początkowe kirtany są niesamowite. Tam słychać pianino, tam coś tam brakowało, ale ktoś tam nad nim grał. Prabhupada said, if you have an instrument, bring it and then join the kirtan. That was the real thing. Szlatoupad mówił, jak masz jakiś instrument, to przynieś go i przyłącz się do kirtanu. Przyłącz się do kirtanu. O to tak naprawdę chodzi. Some of these kirtans, they sound the early recordings, they sound like from hell. Tam były różne saksofony, ludzie tam walili w coś. Te pierwsze kirtany brzmiały jak lud z piekła. You can hear them, he goes, sit down. Czasem słyszymy na nagraniach, jak Szlatoupad mówił, usiądź. There was lots of LSD going around. Tam w tym czasie rozchodziło się dużo LSD. So when this kind of private session, when Prabhupada played for his servant, więc, he recorded. Więc na tej prywatnej sesji, na której Szlatoupad grał dla swojego sługi, który to nagrywał, Prabhupada went very deep. To Szlatoupad tak pogrążył się bardzo głęboko. And I heard it, and I believe that. Ja słyszałem to i wierzę w to. My godbrother told me, looking at Prabhupada singing, I suddenly realized what I'm recording here. Buddha duchowy powiedział mi, że gdy patrzyłem na Szlatoupada i słuchałem, jak on śpiewa, to zdałem sobie sprawę z tego, co ja tu tak naprawdę nagrywam. I could taste the music. Mogłem smakować muzykę. I could feel the music. Mogłem odczuwać muzykę. Normally we have the ear. Normalnie mamy uszy. He said, all my senses start to absorb the music. On powiedział, wszystkie moje zmysły zaczęły absorbować tę muzykę. I realize this music is three-dimensional. Zdałem sobie sprawę z tego, że ta muzyka jest trójwymiarowa, a nawet jeszcze więcej. So I was recording, just staring at Prabhupada while he was singing.
Więc ja, nagrywając, gapiłem się, jak Szlatoupad śpiewał. Prabhupada opened his eyes. Szlatoupad otworzył oczy. And he looked at me. Spojrzał na mnie. And said, it's amazing, isn't it? I powiedział, to jest niesamowite, nieprawdaż? I dalej śpiewał. So that's when you come close to Prabhupada. Więc tak się dzieje, jak zbliżasz się do Szlatoupada. The spiritual world is just opening in front of you. Świat duchowy otwiera się przed tobą. I was present when Prabhupada was in his last days present in England. Byłem obecny, jak Prabhupada w swoich ostatnich dniach przyleciał do Anglii. To be in his room. Samo bycie w jego pokoju. It was so intense. Było tak intensywne. Even my breathing felt being offensive. Tak odczuwałem, że nawet oddychając popełniam obrazę. We were just sitting there. Po prostu tam jedynie siedzieliśmy. Prabhupada was going from one ecstasy to the other. I Prabhupada przechodził z jednej ekstazy do innej. He was rocked by ecstasy. Tak miotały nią ekstazy. His servant was just wiping tears from his eyes. I sługa jedynie strzelał łzy z jego oczu. We didn't know what it is. Nie wiedzieliśmy, co to jest. But we knew there is a lot of things going on here. Ale wiedzieliśmy, że tutaj bardzo dużo się dzieje. So many things. Tak wiele. Beyond our perception. Poza naszym odbiorem. And we also knew how dull-headed we are here while living in this material world. I również wiedzieliśmy, jacy jesteśmy tępi, żyjąc w tym materialnym świecie. So unaware of so many things. Tak, zupełnie nieświadomi tak wielu rzeczy. We don't know what the other one is thinking. Nie wiesz, co ktoś inny myśli. You know what he is feeling. Nie wiesz, co on czuje. Prabhupada knew it all. Ale Prabhupada wiedział to wszystko. He answered your question before you even asked. On odpowiedział na twoje pytanie, zanim jeszcze je zadałeś. Well, you asked some question, trying to cover the real question, but he answered the real question. He didn't relate to the hypocrisy. Czasem zadawałeś jakieś pytanie, które tak naprawdę, w którym w głębi kryło się inne pytanie, ale on odpowiadał na to twoje prawdziwe pytanie i nie dał się zwieść tą hipokryzją. Some people start to panic. Niektórzy ludzie wpadali w panikę. He looks in my heart. On widzi w moim sercu. He sees even things I cannot see. On widzi nawet takich rzeczy, których ja nie widzę. 100% X-ray, you know, totally. Ma taki 100% rentgena. Niczego nie można było ukryć. Couldn't pretend anything. Nie można było niczego udawać. And there was only one choice left. I pozostał tylko jeden wybór. You start to like it, or you run out of the door. Albo ci się to podobało, albo uciekałeś za drzwi. This is actually one of the major reasons I joined this movement. To jest tak naprawdę jeden z głównych powodów, dla którego przyłączyłem się do tego ruchu. I thought, here I have the luxury to be honest. Ja tutaj miałem ten luksus, że mogłem być uczciwy. Out there, I will be hypocrite my whole life. Na zewnątrz byłbym hipokrytą całe swoje życie. And I will even know it. I nawet bym to wiedział. I will go around. Hello, how are you? Bym tak chodził, hello, jak się masz? How is the wife? How is the children? How was the holiday? Jak żona, jak dzieci, jak wakacje. It's all one show. Nothing is for real. And they know it. To wszystko jest jedynie na pokaz. Nie ma nic rzeczywistego. I oni o tym wiedzą. Yeah, my son is working in England. Tak, mój syn pracuje w Anglii. He raised above the level of the average stupid Polish citizen. Jest powyżej poziomu przeciętnego głupiego Polaka. Because we are, you know, meant to progress. Dlatego, że jesteśmy stworzeni, by robić postęp. Somebody has some idea. Ktoś ma jakieś idee. And everybody has some idea. Każdy ma jakieś idee. And it's just a world of ideas. Jest jedynie świat idei. The whole idea I'm Polish is stupid. Cała ta idea Polski jest głupia. Come on. You know how many Polish got raped by Germans? So this area here, we are sitting here. Wiecie, it's all mingled up. Wiecie, ile Polek było zgwałconych przez Niemców? Ten obszar, na którym teraz siedzimy, to cały jest taki zupełnie wymieszany. I was just yesterday in an area, not so far away from here, which used to be many Germans living there. Wczoraj byłem na obszarze niedaleko stąd, na którym mieszkało wielu Niemców. I could see the architecture now is in quite German. I tak widziałem, że ta architektura jest taka niemiecka. But it's like a First World War German architecture. Ale jest to tak niemiecka architektura z czasów I wojny światowej. So and I could sense there's another mode of nature here. I ja tak wyczułem, że tutaj panują inne siły natury. But I'm in Czech.
It's the Czech Republic. Ale jestem w Czechosłowacji, jest to Republika Czeska. No. The Czechs living there, they sing differently, they almost like Germans. Ale ja słyszałem, że nie. Ci Czesi, którzy tutaj mieszkają, oni inaczej myślą, oni są prawie jak Niemcy. A you go to the old Yugoslavia, which is even more bizarre. Czy na przykład gdy udasz się do starej Jugosławii, to jest jeszcze bardziej odlotowe. These people were invading and raping each other since centuries, and the Turks came and. Na tamtych terenach tam różni ludzie z różnych stron przyjeżdżali i gwałcili wszystkich od wieków. Tam byli Turkowie. A oni mówią, ja jestem Chorwatem. But my grandfather was a Serbian, of course. Ale oczywiście mój dziadek był Serbem. And my mother is from Istanbul or whatever. A moja matka jest z Istanbulu, czy skądś tam. So what is this racistic, pure breed ideas? It doesn't exist. Więc są tylko takie nacystyczne idee czystej rasy, ale czysta rasa nie istnieje. And then we have the final information for people. I mamy jeszcze takie bardziej subtelne informacje dla ludzi. You know, you are not this body. Wiesz co? Tak naprawdę to nie jesteś tym ciałem. The whole idea is already false. Cała ta idea jest w ogóle fałszywa. So what's the use to analyze what kind of body I am if I am not the whole thing altogether? Więc jaki jest sens analizowania, jakim jestem ciałem, jeśli tak naprawdę to ja w ogóle nim nie jestem? Simultaneously, we take it into consideration while living in this world, of course. Ale w trakcie, gdy żyjemy w tym świecie, to oczywiście bierzemy to pod uwagę. I can give you a whole genetic ride around Europe. Mógłbym wam przedstawić cały przegląd genetyczny po całej Europie. Come to Poland and it's all serious. Polish. Przyjeżdżam do Polski, wszyscy są tu tacy poważni Polacy. Polish potatoes. To są polskie ziemniaki. Serious potatoes. Poważne ziemniaki. Polish people, they always oppose something. Polscy ludzie zawsze są tacy przeciwni czemuś. Even each other. Nawet sobie nawzajem. But of course, if there's a chance, they will all unite and oppose somebody else. Ale oczywiście, jeśli jest możliwość, to wszyscy się połączą i będą przeciwni czemuś innemu. I think it's the only time they unite. Tak naprawdę to jest jedyny czas, kiedy się łączy. Yeah, yeah. So, one Polish, one opinion. Więc jeden Polak, jedna opinia. Very distinct. Bardzo odmienna. But for Germans, Polish are like gypsies. Ale dla Niemców, Polacy są niczym Cyganie. And Germans. A Niemcy? Are like gypsies to Americans. Są Cyganami dla Amerykanów. And Americans? Amerykanie. That's the global gypsies. Są takimi globalnymi Cyganami. Lowest culture. Najniższa kultura. You know, they know some culture. Oni mają jakąś kulturę. It's Mickey Mouse and chewing gum. Jest to kultura myszki Mickey i gumy do żucia. But they know how to really advertise sanskrytification. Ale oni wiedzą, jak naprawdę reklamować zadawalanie zmysłów. Są tym mistrzami. There is no limits of degradation. Nie ma granic temu stopniowania. Somebody may say, but I know a very intellectual American. Ale ja znam bardzo intelektualnego Amerykanina. Yeah, sure. Prabhupada said in every country you find four classes of men. Śla Prabhupada mówił, że w każdym kraju zasadniczo znajdziesz cztery rodzaje ludzi. The higher you go, the smaller it gets. Ale im wyżej zajdziesz, tym to jest mniejsze. And that's a problem in Kali Yuga. I taki jest problem w Kali Yudze. Vedic culture advocates not the amount of people, but the amount of brain. W przypadku takich bardzo kulturalnych adwokatów, to nie ma dużej ilości ludzi, ale jest duża ilość mózgu. And in Kali Yuga, the masses decide. I w Kali Yudze decydują masy. Massive stupidity is a good stupidity. Taka liczna głupota jest dobrą głupotą. It's called democracy. To się nazywa demokracja. By majority. Jest to wynik głosowania większości. And if the majority is idiots, then what do you get? A jeśli większość jest idiotami, to czego się spodziewać? They will select the biggest idiot. Wybiorą największego idiotę. Oh, he is the king. O, on jest królem. And we see it very practically. I widzimy to bardzo praktycznie. People of the lowest type of behavior, with no conscience, no shame. As the leader. Ludzie, którzy najgorzej się zachowują, nie mają żadnego poczucia wstydu, oni nie są liderami. Szla Prabhupada znów natychmiast cytował Bhagavatam. Analyzing, not criticizing. Analizując, nie krytykując. All animals will select only the biggest animal. Wszystkie zwierzęta naturalnie wybiorą tylko największe zwierzę. Because that's what they understand. Dlatego, że to jest...
ludziom. And what is the quality of the biggest animal? A jaka jest cecha największego zwierzęcia? He's ferocious, he can eat them all. On jest taki najbardziej okrutny, jest w stanie zjeść wszystkich. That's a good quality. To jest dobra cecha. Animals go, wow. Zwierzęta mówią, wow. What a gloss, what a mouth. Jakie kły, jaka paszcza. And they will shake in fear. I tak trzęsą się ze strachu. You are the leader, don't eat me, don't eat me. Jesteś liderem, nie jedz mnie, nie jedz mnie. And that's how demons work, they inflict fear all the time. I tak demony działają, bez przerwy wywołują strach. How do you control people? By fear. Jak kontrolujesz ludzi? The rules of the games were very simple. Zasady gry są bardzo proste. It was east and west. Jest wschód i zachód. It was the good Russians. Byli dobrzy Rosjanie, bad Americans, źli Amerykanie. Good Americans and bad Russians. Byli dobrzy Amerykanie, byli źli Rosjanie. And in between were the people. In between were the people. I w środku byli ludzie. Surrender to us, otherwise the Russians will come. Podporządkujcie się nam, w przeciwnym razie przyjdą Rosjanie. Surrender us, otherwise the Americans will come. Podporządkujcie się nam, w przeciwnym razie przyjdą Amerykanie. Now it's a little bit mixed up. Teraz jest to trochę bardziej pomieszane. You know, I was just in Russia. Byłem dopiero co w Rosji. It's no more Lenin, you know. Już tam dłużej nie ma Lenina. It's McDonald. Jest teraz McDonald's. You know, it's getting a bit mixed up. Jest to trochę pomieszane. Still, then you create another system of fear. I wówczas stwarzasz inny system strachu. Much more efficient. Dużo bardziej wydajny. Enjoy. Ciesz się. You cannot enjoy? Nie możesz się cieszyć. And get a loan. To weź pożyczkę. Go to the bank. Idź do banku. They'll give you money. You please come here. Take. Dadzą ci pieniądze. Proszę, przyjdź, bierz. Of course it's not for free. Oczywiście nie jest to za darmo. How do you pay your loan? Jak spłacisz swój dług? You have to work. Musisz pracować. And how do you work? A jak pracujesz? Well, by the means we will show you how to work. My ci pokażemy, jak pracować. So the advanced man is lifelong in debt. Więc zaawansowany człowiek jest przez całe życie w długu. And he will work like an ass. I będzie pracował jak osioł. Day and night. Dzień i noc. Then he has no time to think. I wówczas nie ma czasu, by myśleć. He is afraid again. Znów się boi. Oh, I cannot pay the loan. Nie mogę spłacić swojego domu, nie mogę znaleźć pracy. So there is only one way out of this. Jest tylko jedno wyjście z tego. That's called Krishna consciousness. To jest świadomość Krishna. They'll go, enjoy! Oni mówią, ciesz się! You go, psst, thanks a lot. Dziękuję bardzo. Because this is not enjoyment. Dlatego, że to nie jest radość. I have my own enjoyment. Mam swoją własną przyjemność. And believe me, we are enjoying much better as the karmis. I wierzcie mi, my się cieszymy dużo bardziej niż karmici. And I'm not speaking about some rasas. Ja nie mówię o żadnych rasach. I'm speaking about prasadam. Mówię o prasadam. The way of living, Prabhupada showed us. Ten sposób na życie, jaki Śrila Prabhupada nam pokazał. Quite some sense gratification, actually. Jest, daje całkiem dużo zadowolenia. Prabhupada said openly, enjoy. Śrila Prabhupada wprost mówił, ciesz się. But with Krishna. Ale z Krishną. As Krishna says in the Bhagavad Gita to Arjuna, kill them all and enjoy the flourishing kingdom. Tak jak Krishna mówi do Arjuny w Bhagavad Gita, zabij ich wszystkich i ciesz się królestwem. You can say, oh, that's an open invitation to hedonism. O, to jest otwarte zaproszenie do hedonizmu. Arjuna didn't want that. Arjuna tego nie chciał. He was a devotee. On był wielbicielem. Devotee is always suspicious when too much sense gratification is coming. Wielbiciele zawsze są podejrzliwi, gdy pojawia się zbyt wiele zadowolenia zmysłów. Because he knows that's a trickery here. Dlatego, że bhakta zdaje sobie sprawę, że that there is pleasure, there will be pain. Gdy jest przyjemność, będzie też ból. Well, you know, so I will get addicted. Także tak uzależnię się od tego. So devotees are always on guard. Więc bhakta zawsze jest uważny. Is this really pleasure? Czy to naprawdę jest przyjemnością? Maybe it's just a covered pain. Może to jest jedynie ukryty ból. That's nature of a devotee. Taka jest natura bhakty. So Arjuna was alert. Więc Arjuna był czujny. He said, when I win the war, powiedział, gdy wygram wojnę, then I will be the enjoyer. Będę odbiorcą przyjemności. Enjoyer of what? Ale odbiorcą przyjemności czego? They're all dead here. They're all dead. Oni wszyscy już nie będą żyć. The speeches of Arjuna will be most welcome by any pacifist on this planet. To, co mówił Arjuna, jest bardzo mile widziane przez wszystkich pacyfistów na świecie. Arjuna went even deeper. He said, and there will be
This is man fighting here. I Arjuna tak zagłębił się jeszcze bardziej. Powiedział, że tu walczą jedynie mężczyźni. When they are all dead, then there will be women left. Gdy oni wszyscy umrą, to zostaną same kobiety. Women on their own, guarantee there will be Vanashankara. I gdy będą same kobiety, to jest gwarantowane, że pojawi się Vanashankara. Only destruction follows. A gdy jest Vanashankara, to następuje jedynie destrukcja w całym społeczeństwie. In today's society, they cannot even wait until Vanashankara is coming, they import it. I w dzisiejszym świecie oni nawet nie mogą poczekać, aż Vanashankara się pojawi, oni ją importują. That we can say boldly and openly. Tak, że możemy mówić tak otwarcie i z odwagą. Are you out of your mind? Czy wyście oszaleli? By law of karma, people are destined to live in a certain area. W wyniku praw karmy ludzie mają przeznaczone, by żyć na pewnym obszarze. And we can preach to them. I my możemy ich nauczać. And so they can advance individually in that particular areas. Tak, żeby indywidualnie czynili postęp w swoim określonym terenie. That's how we can help them. Tak możemy im pomóc. Not just bringing them here. Nie jedynie ściągając ich tutaj. Doing what? By robili co? You know, there will be no unity of mankind. Prabhupada said very clearly. Nie będzie jedności w społeczeństwie ludzkim. Prabhupada to powiedział bardzo jasno. But somebody is playing God here. Ale ktoś tutaj udaje Boga. He wakes up in the morning, he goes, I will move this nation over here. Mówi, przeniosę ten naród tutaj. I will shape the planet. I will move the oceans. Ukształtuję tę planetę, przeniosę oceany. I'm God. Jestem Bogiem. And we are all one and the same. I my wszyscy jesteśmy w tej pułapce. It's a great idea, then chant Hare Krishna. Me chanting, you chanting, we all one and the same. My wszyscy tacy sami jesteśmy, że intonowanie Hare Krishna jest wspaniałą rzeczą. No, that's not going to be the same. My wszyscy będziemy tacy sami. Why do you make this division? Nie, nie będziemy tacy sami, więc dlaczego robisz ten podział? Why do you listen to me? Dlaczego nie słuchasz mnie? Why do you only to listen to you? Dlaczego mamy słuchać jedynie ciebie? It's not all one and the same. To nie jest wszystko jednym i tym samym. I don't have problems with that, because I never said it's all one and the same. Nie mam z tym problemów. Nigdy nie powiedziałem, że wszystko jest jednym i tym samym. Another mega hypocrisy and cheating. Inna taka mega hipokryzja i oszustwo. And we'll be all brothers and sisters. Wszyscy będziemy braćmi i siostrami. Great, then who is the father? Wspaniale, więc kto jest ojcem? Huh? Who is the father? Kto jest if we are brothers and sisters. Jeśli wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami, to kto jest ojcem? But they have no answer. Nie mają na to odpowiedzi. So this is how we can easily defeat this. Więc w ten sposób z łatwością możemy to pokonać. You don't have to be a big philosopher or intellectual to defeat that kind of stupidity. Nie musisz być wielkim filozofem czy intelektualistą, by pokonać tego rodzaju głupotę. To jest to, co Śrīla Prabhupāda nam dał. Something which is undefeatable. Coś, czego nie można pokonać. People go, this is arrogant, this is arrogant. Ludzie mówią, to jest arogancja, to jest arogancja. This is you have, as one of the reporters said, you have answers for everything. Tak jak kiedyś jakiś policjant powiedział, wy macie odpowiedzi na wszystko. I said, well then show me something I cannot answer. Więc ja powiedziałem, to pokaż mi coś, na co nie mogę odpowiedzieć. Nothing coming. Nic nie powiedział. I saw programs like this. I told people, you choose the subject, anything, just say something. Ja na programach tak mówiłem, anything. Wybierzcie jakiś temat, możecie zapodać jakikolwiek temat. You know, I was for many years in Sweden, there's so many students coming. Przez wiele lat mieszkałem w Szwecji i tam przychodzi tak wielu studentów. There's the idea that we are all one the same. There is Hare Krishna, so we have to also go and take some information. Więc ludzie mają taką ideę, że wszyscy jesteśmy tacy sami, także ponieważ jest Hare Krishna, to również możemy się tam udać i wziąć jakieś informacje. And after that we go to jail where all the criminals are, we also take some information. A później pójdziemy do więzienia, gdzie są wszyscy kryminaliści i również przyjmiemy jakieś informacje, to wszystko jest tym samym. So we benefited from that. Więc odniesiemy z tego korzyść. So many schools calling, we are coming. Także tak wiele szkół dzwoni do nas mówiąc, przyjeżdżamy. I cannot imagine how brainwashed these students were. Nie możecie nawet sobie wyobrazić, jak wyplane mózgi mieli ci studenci. I asked them, some question? Więc ja pytałem, czy ktoś ma jakieś pytanie? Just void, just I była taka próżnia. First question. Pierwsze pytanie. Same question, we used to have 120 students a day.
Zawsze było takie samo pytanie. Zwykliśmy mieć 120 studentów dziennie. They asked the same question. I oni zadawali to samo pytanie. Do you have some homosexuals in Hare Krishna movement? Czy w ruchu Hare Krishna są homoseksualiści? I didn't speak about that. Ja nie mówiłem o tym. I said, at the end I got so fed up. Na końcu tak się już to przyjadło, że zapytałem. Czy ty jesteś homoseksualistą? No. Everybody laughing. Aha. Nie, wszyscy się śmiali. You would never dare to ask such a thing again. So why should we talk about it? Także już nigdy więcej nie pytał o to. Dlaczego to mówić? Is full of homosexuals. Czy to jest takie ważne? O, cały wczesny to jest pełen homoseksualizmu. Czy Hare Krishna we give them prasadam? Ok. Dobrze, niech oni to nam Hare Krishna, damy im prasadam i będzie ok. And they want to join the brahmacharya ashram, we say no. Ale gdy mówią, że chcą się przyłączyć do ashramu dla brahmacharya, to mówimy nie, jest to proste. So, yeah. Tak. Because, why cannot they join the brahmacharya? O, dlaczego nie mogę się przyłączyć do alfabetu brahmacharya? Because they are brahmacharis. Bo nie są brahmacharinami. They like brahmacharis. Oni lubią brahmacharinów. So anyway, we don't need to go more in detail. Także już bardziej nie musimy się zagłębiać w szczegóły. Next question. Where is the money coming from? Następne pytanie. Skąd bierzecie pieniądze? Prabhupada was facing the same thing. Szlapą pad tak samo stawił temu czoła. It's coming from the same source. Everything is coming from Krishna. Bierze się z tego samego źródła. Wszystko pochodzi od Krishna. You're going, ha. Hey, tell us in real. Powiedz nam naprawdę, skąd macie pieniądze? Prabhupada looked at the report and he said, Krishna is in the heart of every living entity. Szlapą pad spojrzał na tego reportera i powiedział, Krishna jest w sercu każdej żywej istoty. Krishna is in your heart. Krishna jest w twoim sercu. A when Krishna tells you, give $1,000. Gdy Krishna mówi tobie, daj $1,000. Reporter didn't ask anything anymore. He was afraid. I ten reporter zaczął się bać. Prabhupada was so pure, you know. It sounds real. Szlapą pad był taki czysty, że to brzmiało tak rzeczywiście. We had on Sankirtan even the simpler question, answer to that. My na Sankirtanie dawaliśmy nawet jeszcze prostsze odpowiedzi na te pytania. Where do you get the money from? Skąd bierzecie pieniądze? From you. Od ciebie. It's very short and it's real. Jest to bardzo krótkie, ale prawdziwe. Another man asked, but where's the money going to? Ale inny człowiek zapytał, no dobrze, ale gdzie te pieniądze idą? Then he said, to me. I tak to mówił, do mnie. Okay. What more evidence you want? Jakich dowodów chcesz jeszcze? I am the living proof where the money goes. Jestem żywym dowodem na to, gdzie te pieniądze idą. You know, this is the intellectual level you are preaching. You know? To jest intelektualny poziom, na którym nauczasz. There's nothing there, you know. There's just emptiness. It's just nothing there. Tam nie ma nic, jest pustka. Everything is in Google, nothing in brain. Wszystko jest w Google, nic nie ma w mózgu. What is my name? I'll have to Google it. Jak mam na imię? O, muszę wygooglować. And that's actually analyzed in Baikamis, they understand. They are becoming so profound stupid. I tak naprawdę kamici zaczynają to rozumieć. Oni są już tak bardzo głupi. One day they switch this whole internet cacophony and they'll be just... Gdyby któregoś dnia wyłączyć całą tą kakofonię internetową, to byłoby jedynie... We all stand there like cows in the grass. Wszyscy by stali jak głowy w trawie. No Google. Nie ma Google. Scary diseases. Jest to taka przerażająca choroba. How dependent people are. Jak ludzie stają się zależni. Always somebody feeding you the information. Ktoś karmi cię informacjami. No thinking. No. Nie myślisz. Ludzie nie myślą sami. No, innovative, just repeating, consuming. No, I mean, just took out the brains. It's exactly what demons want. Nie ma żadnej innowacji, jedynie konsumpcja. I to jest dokładnie to, czego chcą demony. But a real devotee, they have no fun. Ale z prawdziwymi baktami nie ma żartów. They cannot buy us. Nie mogą nas kupić. Prabhupada appreciated this farming community so much. Dlatego Prabhupada tak bardzo doceniał te społeczności farmowe. Prabhupada said, the success of a farm is that you don't go anywhere anymore.
Śla Prabhupada mówił, że sukcesem palmy jest to, że już nigdzie nie idziesz więcej. You eat, sleep, mate and defend totally independence on Krishna. Jesz, śpisz, oczywiście w parę i bronisz, całkowicie polegając na Krishnie. Prabhupada had plans how we will have our own bank, our own economy. Śla Prabhupada miał plany, byśmy mieli swój własny bank, swoją własną ekonomię. Namo euro, one Chaitanya. Już nie będzie euro, będzie Chaitanya. Prabhupada was serious. Śla Prabhupada był poważny. I spoke to Tejas Prabhu, my good brother in India, who I met once, maybe last time in my lifetime. He was there before ISKCON even started. Kiedyś rozmawiałem w Indiach z moim bratem duchowym, Tejas, który tam już był jeszcze zanim powstał ISKCON. He spoke 6 hours to me. I przez 6 godzin mówił do mnie. Normally I speak 6 hours to someone. Normalnie to ja mówię 6 godzin do kogoś. But he silenced me completely. Ale on całkowicie mnie uciszył. It was so amazing what he described to me. To było takie niesamowite to, co mi opisał. What Prabhupada told him, the visions, before he even registered ISKCON. Ta wizja, jaką Śla Prabhupada mu przedstawił jeszcze zanim w ogóle ISKCON był zarejestrowany. So we are living here in the shadows. Także my żyjemy tutaj w cieniu. Just in the shadow-like copies of Prabhupada's original blueprint. Jesteśmy taką kopią oryginalnego projektu Śla Prabhupada. Can you imagine when the copies already look so alive? How much alive must look the original? Także gdy te kopie wyglądają na takie żywe, to jak żywy musi być oryginał? When we in our conditioned state can still function like devotees. Gdy my tak możemy nadal funkcjonować jako bhaktowie. How much is there if there would be the real the origin of Prabhupada's movement? Ile by było, gdyby było to źródło ruchu Śla Prabhupada? That's a mission for many lifetimes to come. Jest to misja na wiele żyć. Prabhupada gave us something very big. Śla Prabhupada dał nam coś wielkiego. Something is here already. Coś tu już jest. But it's just a small thing. To jest jedynie taka mała rzecz. And we don't know. I my nie wiemy. We need help. Potrzebujemy pomocy. We need help from Maya. Potrzebujemy pomocy od Mai. There's the first destruction before there's construction. To jest taka najpierw przed budową trzeba zniszczyć to co. Wherever you go, there's an idiot. There's so many. Gdziekolwiek się udasz, jest jakiś idiota. Jest ich tak wielu. Cannot move sometimes. Czasem nawet nie można się ruszyć. Prabhupada said. Prabhupada powiedział. Because there's so many, you know, like. Jest ich tak wielu. It's a dense forest of idiotism out there. Jest gęsty las idiotów. So, I am not into the conspiration things and I'm not into the visionary things, but something has to go before something can come. Ja nie jestem jednym z konspiratorów czy z jakichś wizjonierów, ale zanim coś wielkiego się pojawi, to coś musi odejść. Prabhupada said, before you accept something in Krishna consciousness, you have to forget whatever you heard. Śla Prabhupada mówił, że zanim przyjmiesz coś w świadomości Kryszny, musisz zapomnieć wszystko, co wcześniej słyszałeś. Dlatego młodzi ludzie czasem są bardziej otwarci. Because the old ones are just repeating, just dlatego, że ci starzy jedynie powtarzają. Associating, you know. Tak obcują ze sobą. Is this the church? Czy to jest Kościół? Are you now praying? Czy wy teraz się modlicie w ten sposób? This is not prayer. To nie jest modlitwa. This is not good. To nie jest dobre. You don't have here cross anywhere. Nigdzie tutaj nie macie krzyża. But if Jesus said there must be a cross. Ale gdzie Jezus powiedział, że musi być krzyż? I could go now on inside quite a few people. Where did Jesus said, when you eat my body and drink my blood, you will be my disciple? Gdzie Jezus powiedział, że gdy jesz moje ciało i pijesz moją krew, to będziesz moim uczniem? And everybody has to sit on a Christmas tree. I każdy musi siedzieć przy ojnice świątecznej. To jest first command. Everybody has to go shopping and get a Christmas tree. Pierwsze przykazanie jest takie, każdy musi iść na zakupy i kupić, kupić choinkę. To są święta Bożego Narodzenia. Alleluja. Really musisz naprawdę obchodzić święta Bożego Narodzenia. Przeciw tym razie nie jesteś tak naprawdę chrześcijaninem. They have a special price in a shopping center. I na to jest specjalna cena w galerii handlowej. There are so many things. Jest tak wiele rzeczy. So we have to be also careful with our rituals.
Także również musimy być uważni z naszymi rytuałami. Żeby to nie były jedynie takie monotonnie powtarzane rytuały. And here we can get an inspiration. I tutaj możemy zyskać inspirację. All personal. Wszystko jest takie osobiste. Even religion coming from the chest of Brahma. Nawet religia bierze się z piersi Brahmy. Religion is back. Bezbożność z jego pleców. This explains the religion. To wyjaśnia religię. Chrześcijanie z tym się zmagają. God is good. Where is the evil coming from? Bóg jest dobry, ale skąd bierze się zło? And it seems the evil is quite strong. I wygląda na to, że to zło jest całkiem mocne. Jest mocniejsze niż dobro. So is Satan stronger as God? Więc czy szatan jest tak samo silny jak Bóg? We have no problems with it. Nie mamy z tym problemów. Even one devotee heard that Krishna killed his enemy because he was envious on him. Jeden Bhakta nawet słyszał, że Krishna zabił jednego demona, gdyż był zazdrosny o niego. This is a wrong translation, or what is this? Więc on zapytał, Shlatupa, czy to jest złe tłumaczenie? Dlaczego Krishna miałby być zazdrosny o kogokolwiek? Krishna said, Prabhupada said, when Krishna is envious, he's perfectly envious. I Shlatupa odpowiedział, że gdy Krishna jest zazdrosny, to jest doskonale zazdrosny. Otherwise, where is your envy coming from? You are just a reflection. Przecież skąd się bierze twoja zazdrość? Ty jesteś jedynie odbiciem. When the first picture of Nrisimhadeva came, the devotees were shocked. Gdy pojawił się pierwszy obraz pana Nrisimhadevy, you have to understand, they all came from the love and peace, you know, generation. Brother, love and peace. Musicie zrozumieć, że oni wszyscy pochodzili z tego pokolenia miłości i pokoju. They could accept Jagannath. Oni mogli przyjąć Jagannatha. Because I heard when you smoke LSD, Jagannath is presiding. Słyszałem, że gdy pali się LSD, to oczy Jagannatha pulsują. You need some stimulation for that. Potrzeba do tego pewnej stymulacji. They could accept Radha Krishna. Oni mogli przyjąć Radę i Krishnę. Me Krishna, you Radha. They understood the rasa. Ja jestem Krishną, ty Radha. Rozumieli tą rasę. They asked why Krishna has a long hair. Zapytali, dlaczego Krishna ma długie włosy. Oni wszyscy mieli długie włosy. Prabhupada said he has a long hair, but he's not a hippie. Prabhupada powiedział, on ma długie włosy, ale nie jest hippisem. Krishna plays flute. Krishna gra na flecie. Wszyscy hippisi grali na flecie. Mogli odnieść się do tego. But then Nrisimhadeva. I wówczas pojawił się Nrisimhadev, więc oni byli w szoku. Co to jest? So much blood, this is horrible. Zbyt wiele krwi, to jest okropne. Szlapomor powiedział, to jest piękne. And then he explained, yes, I'm finishing. I wyjaśnił. Kończę, już kończę. So to see the world with Prabhupada's eyes like that. Więc widzenie świata oczami Shlata upada. It's exciting. Jest ekscytujące. So we have to listen what he said. Musimy słuchać, co on powiedział. And we have to hear. I musimy słuchać książek. And learn how to apply it in our lives, how to see everything in context with Prabhupada. I tak. W naszym życiu nauczyć się, jak Prabhupada wprowadzał w życie i wówczas to się stanie zrozumiałe. W ten sposób tak wiele problemów można rozwiązać. Okay. Śrila Prabhupada ki. Jai. Manidhar Prabhu ki. Jai.